Dzień dobry. Pierwsze uruchomienie. Podłączony telewizor. I teraz tak. Odpalmy sobie telewizora. Telewizorka. Tutaj mam włożoną kostkę. Ja tą kostkę tutaj sobie podkładam pod tą, a tutaj wyciągniemy już tutaj testy. Takie pirazy drzwi były. Musimy wyciągnąć tego ROMa, który mamy zaprogramowany sobie sami. I teraz tak. Od producenta tego, że tak powiem, tego zestawu, tego kitu do samodzielnego montażu mamy taką kostkę z ROMem. I ona tutaj ma taką fajną instrukcję, opis. Jest to ROM testowy do przetestowania sprzętu, czy to działa. Oprócz tego tutaj w tym ROMie jeszcze jest zawarta jakaś tam jedna czy dwie gry, żeby było można przetestować port joysticka, którego też jeszcze nie mamy tutaj dorobionego. Zresztą tutaj widać, że są gołe piny. Ja wam zaraz to pokażę. Moment, gdzieś tutaj może jakąś kamerkę tak bliżej postawimy. O, taką małą. O, jak widno. Moment. Musimy tutaj troszeczkę sobie przyciemnić to, żeby było cokolwiek widać. Dobra. I jest tak. Ja tutaj tak z longa teraz jadę. Tak to wyszło w sumie, te całe moje lutowanie i te wszystkie wypociny. Tak jak tutaj widzicie, moje lutowanie. Jeszcze płytka nie jest z kalafonii oczyszczona, bo jednak w tej cynie sporo kalafonii. No troszeczkę się polutowało, a na ten teraz będziemy to odpalać. Tutaj musimy zainstalować ROM, którego nie mamy. Oczywiście w instrukcji obsługi jest link podany do... Janek, mam jeszcze jedno pytanie do ciebie odnośnie tego naszego Harlekina. Powiedz mi, ty to zastroiłeś w systemie PAL czy w NTSC? W PAL. Pytam dlatego, bo mam taki monitor, który jest uniwersalny, no nie, i może zarówno odbierać sygnały w systemie PAL i NTSC. I pytam głównie pod tym kątem, no nie wiem, jakość obrazu, która tam by była lepsza, nie wiem. Znaczy, ja z jakością nie próbowałem w NTSC, zrobiłem go na PAL, no bo to taki standard, a poza tym wolniej będą gry pracowały. Z tego, co mi tam ktoś, Krzysiek, podpowiadał, że na tym kanale 8-bit, czy jakoś tak, on tam testował właśnie i NTSC i PAL. I te gry będą delikatnie wolniejsze. Ale za to gry z PAL-a w NTSC to byś nie zdążył zareagować joystickiem, bo no by były dużo szybciej by chodziły. I teraz tak, kwestia, ja już tego też się pytałem. Słuchaj, ja to w ogóle naszą rozmowę nagrywam, bo ja akurat robię rozruch tego Harlekina i robię filmik. I pytałem się wcześniej, właśnie czy to jest duża różnica, czy bo w Timexie, jeśli był PAL, to tam praktycznie całe taktowanie chodziło inaczej, a tutaj jest praktycznie, czy PAL czy sekam, to jeden scalak to obrabia i tylko obraz ci to obrabia, a taktowanie całości jest jeden taki sam zegar, także ja nie wiem, czy to będzie wpływać na, wiesz, na grę. Tu coś jeszcze Geyser też wspominał, że może być coś takiego, że jak gra będzie w NTSC, chociaż w sumie Sinclair nie robił ogólnie z NTSC czy PAL. Tam było wszystko na jedno kopyto, a układ scalony ULA robiła po prostu ten. Robiła obraz, nie? Z pamięci. I nie wiem, on coś tam mówił, że może być, że jakiś tam zanik jakiegoś tam koloru, jeśli nie będzie gra w PAL-u, nie? Ale ja nie sądzę. U mnie, zresztą ja tutaj te gry, które są na tym, w tym ROMie, który przysłali, to odpalałem i był kolor normalnie. Także nie wiem, czy one w PAL-u, czy w NTSC, czy chyba w ogóle nie było tego PAL-a. Wiesz, nie było różnicy w Timexach i w ZX Spectrum, czy to był PAL, czy NTSC.
pani, no to tym bardziej mi miło. A odnośnie tego Palen TSC, to wiesz, ja przestudiowałem trochę ten schemat i właśnie przetwornik wideo, który odpowiada za te dwa standardy, on jest tak jakby oddzielny i niezależny. I do tego przetwornika... No tak, tutaj jest, zaraz wam pokażę. Albo kwarc do systemu PAL, albo oddzielny, bo tam były dwa kwarce w zestawie. Tu jest, scalaczek AD z kwarcem. Także myślę, że czy taki system, czy taki, to on kompletnie nie będzie wpływał na rzeczy tego typu jak płynność gry, kolory. Znaczy kolory to nie wiem, ale no, na, głównie na płynność gry, bo to jest oddzielny, dedykowany układ, który po prostu przetwarza sygnał wideo i tak jakby wyjściowym sygnałem jest właśnie to, co ten układ wygeneruje na to wyjście, które podłączamy do monitora. No przynajmniej ja tak to widzę. To w takim razie to ja go zestroję na PAL, ale na pewno też spróbuję NTSC. Nie wiem, czy tam dwie się doczytałeś, żeby na NTSC się przełączyć, to tam masz jumpery J9, 10 i 11. Tak, te trzy dworki są. W jumperze musisz przeciąć ścieżki pomiędzy wyprowadzeniami drugim i trzecim bodajże, jak dobrze pamiętam. Także no, tak ja to widzę przynajmniej. Popatrz na schemat, bo tam widać to gołym okiem, że ten układ AD, ten SND, który jest na płycie, on odpowiada za te sygnały wideo. Także myślę, że to jest chyba oddzielny temat. Tutaj jest ten scalak. Tak, Adam, to jest tak, że są trzy jumperki i praktycznie ich nie trzeba przycinać, tylko w palu one muszą być otwarte. Na pewno J11 musi być na 1-2 ustawiona, a reszta ma być na 2-3, 2-3, 2-3, J9 na 2-3, J15 na 2-3, a J14 na 1-0-1 i na 2-3 J10, tak mam poustawiane. I dobra, to ja zaraz odpalę to i będziemy sprawdzać, czy to zatrybi, czy nie. Ja tylko chciałbym zasiać ziarno wątpliwości w tej dywagacji. Co do prędkości gry, to zgodziłbym się, że tutaj system wideo nie ma żadnego znaczenia. Natomiast na pewno na rozgrywkę musi mieć wpływ system z powodu innej częstotliwości odświeżania i tego, że są gry, do których wykorzystujesz pistolet, które muszą się synchronizować z częstotliwością odświeżania ramki w telewizorze. Więc dla takich gier może mieć znaczenie, który system ustawiasz. Prawdopodobnie jest jakieś sprzężenie między ulą w oryginale, czy AD w tym wykonaniu, a procesorem, który mówi, kiedy się zaczyna dana ramka. Ja nie wiem, ja na pistolet akurat w tej Maxie nie grałem nigdy na ZX Spectrum. Ale jeszcze jedna rzecz, mnie też jeszcze może być niepewność. Czy obraz nie będzie powiększony, pomniejszony? Jeśli chodzi o częstotliwość, czy on będzie się mieścił w ramce? O, jak częstotliwość NTSC jest wyższa, czyli on będzie pomniejszony w palu. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sprawdzić oba te dwa standardy. A jeszcze wracając, Janek, do tych jumperów, no nie wiem, przeczytaj dokładnie instrukcję, bo tam jest dokładnie napisane, że domyślnie dla systemu PAL to właściwie tych jumperów 8, 9, 10 i 11 to w ogóle nie musisz nawet wpinać, bo one są zwarte już na płycie głównej. A jeżeli chcesz zastosować ten system NTSC, wtedy te połączenia między drugą i trzecią nóżką tych jumperów trzeba przeciąć nożem. No nie wiem, popatrz,
Dokładnie, bo wydaje mi się, że to o to tam chodzi. A może i tak, wiesz, może po prostu, bo jak tutaj, wiesz, czarna ta płytka, nie widać tego na druku za bardzo od spodu, czyli ja mam, czekaj, 9, 10, na 9 patrzę, co tu jest, no to tak, no z workiem mam założoną, tak jak na dole jest już z worka. Faktycznie trzeba by było pewnie przecinać, wiesz, jakby przyszło na NTSC. Dobra, ja odpalam i zaraz będzie filmik na internecie. Odpalę najpierw bez żadnego roma. O, tylko zasilacz mój warsztatowy, gdzie jest tutaj. Dobra, jest zasilacz warsztatowy. Ustawmy sobie 9 V. Jest 9 V. I teraz tak, plus. Jeszcze taka uwaga co do systemu NTSC. No bo wiadomo, przy palu masz kwarc 8,86, on jest dzielony przez 2,443 podnoś na pal. O. Natomiast jest. Systemy NTSC są powszechnie używane 2. W Stanach jest używany 3,58, czyli z kwarcem 7,16. Natomiast być może państwo źle kojarzy, ale w Japonii jest używany NTSC 4,43, więc musiałbyś z wory przestawić na NTSC, ale kwarc zostawić od pala, przyjmując, że chcesz podłączyć się. Mamy kolor już, już to nieważne, jest kolor. NTSC w formacie 4,43. Zresztą ta sama funkcjonalność. Dobra. Zbieżności pala i NTSC była wykorzystywana w serii magnetowidów Panasonica, gdzie Panasonic był w stanie odtwarzać kasety nagrane w NTSC, mimo że ich normalnie nie nagrywał. Właśnie w tym standardzie NTSC 4,43, przez to, że zgadzała się częstotliwość podnośnej chrominacji. No dobra, słuchajcie. Odpaliłem go w tej chwili zasilanie bez żadnego romu. Mamy krzaczki na ekranie, ale mamy kosteczkę. I to już jest bardzo dobry znak, że te krzaczki są w danej kostce, czyli 8x8. Są różne różności, różne krzaki. Weźmy sobie teraz tego roma, który był tutaj w oryginale, razem przy tym, przy zakupie, że tak powiem. I wstawmy sobie tego roma testowego. To jest rom testowy, na którym będziemy musieli sobie przetestować, czy przejdzie. Wstawiliśmy roma, rom siedzi, podłączamy zasilanie. Nawet coś pika, czyli głos mamy. O, coś jakby się coś wgrało. Paski, krzaczki. I test. I teraz patrzcie. ZX Spectrum Diagnostic. 16 kg testing. Jest na zielono. Diagnostic hardware. Non-detect. M1 bad. Diagnostic hardware. Non-detect. M1 bad. O co tu chodzi? Aż dziwne. Słuchajcie, trzeba będzie do M1 bat. Co to jest za M1? Co to jest ten M1? No tak. Najlepsze jest to, że przy tym romie testowym do testowania tu wszystko jest już dalej na zielono, jest wszystko dobrze, tylko diagnostic hardware, czyli hardware, coś z płytą, not detect M1. Press 1, 48 kilo, press 2, 128 kilo, coś z pamięcią, pamięć nie łączy? Nie. Upper RAM, test i jest.
Trzeba będzie się dopatrzyć tego na... na internecie na temat właśnie tego romu diagnostycznego. Ale słuchajcie, coś zadziałało. Wszystko jest ok. W palu. Dobra, to teraz zróbmy sobie drugą kombinację z worek, bo w tej chwili mamy wszystko na on. Upper 08 tysięcy. Tak. Wszystko na on. Bank siódmy. To jest bank pierwszy w tej chwili. Bank drugi zrobimy, czyli przetestujemy dwójeczka na off, jedynka, trójka na on. Przetestujemy sobie, co tu będzie z banku drugiego tego Roma. Czyli dwójeczka na off. Zróbmy reset. Chociaż on tu ma wyjście na przycisk, ja jeszcze nie zrobiłem. Dobra, jakieś paski pionowe są. Następny bank, trzeci, bank pierwszy, nie, to był bank zero na początku, bank pierwszy, czyli trójeczka na off, jedynka, dwójka na on, na off i tu na on. No dobra, zobaczymy bank pierwszy. Ted pack, press and key to start, no fajnie, tylko że jeszcze klawiatura nie jest dorobiona do niego, czyli musimy sobie wziąć kawałek przewodu i cokolwiek nacisnąć. Kawałek przewodziku. To jest bank pierwszy w tej chwili. Weźmy sobie jakiś, nie wiem, zielony kabelek. Bank pierwszy i naciśnijmy przycisk. Wiecie, jak klawiatura od spektruma wygląda? Ma 5 z lewej, czyli szyna danych i szyna adresów z prawej 8 rzędów. Czyli mamy 10 przycisków w 4 rzędach. Dobra, coś naciśniemy. Dobra, play game. Player 1. Keyboard. Dobra, niech będzie keyboard. Aha. Może się uda enter znaleźć. Trzeba by było wybadać na schemacie klawiatury, gdzie mamy enter. To był bodajże drugi, trzeci rząd. Po prawej stronie drugi od prawej. Ale nie sądzę. Nie. Po kolei wszystkie przewraca. Niestety, żeby enter wcisnąć, to chyba ja muszę zrobić dwie zworki. Bo to tak właśnie jest dziwacznie było zrobione w tej miksach, że podwójna membrana była. O, tutaj przechodzi joystick, player 1, joystick. No dobra, no to jedziemy dalej. Piąteczka, górny wiersz. Oj, reset zrobiłem. Górny wiersz i piątka to start, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie tu. No to powinien być start. Dobra, będzie klawiatura. Będziemy się bawić. Grunt, że bank pierwszy działa. Na banku drugim mamy te paski, bo już patrzyliśmy. Na banku trzecim jedynka on, dwa offy. Jedynka on i dwa offy. Reset. No zobaczcie. Jedynka on, tak. Dwa offy. Pusty. Bank czwarty to jest jedynka off i dwójka, trójka on. Jedynka off i dwójka i trójka on. Diagnostic board flash. Press enter. Kurczę, no trzeba klawiaturę, koniecznie, bo to bez klawiatury to nawet nie zrobimy pełnej diagnostyki tego sprzętu. Ale tu już jest fajnie, bo mamy romy, możemy sobie zobaczyć, zobaczcie, przejście z powrotem Spazio do ZX Basic. Także jest jakiś tam szansa na Basic, bo tutaj nie ma, na tym romie
kupnym, oni nie mogą sprzedać tego Basica. I dlatego tutaj nie ma Basica. Ten ROM jest tylko po to, żeby przetestować te nasze całe lutowanie, które w zeszłym odcinku było. Dobra. Następny bank. Następny bank jest to bank piąty. Dwójka na on, jedynka, trójka na off. I reset. I zobaczymy, co tu wyjdzie. Z88. I mamy dźwięk z AY. I mamy grę z Z88. Super. Słuchajcie, mamy bezpośrednio gierkę z BIOS-u, tak zwanego BIOS-u. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Dobra, widać. Z88 się odpalił. No bo ten sprzęt obsługuje w sumie chyba 6 maszyn. ZX Spectrum 48, ZX Spectrum 128, Amstrada CPC 484, PLC Amstrada i obsługuje Z80 i Z81. I to jest bodajże Z88, tak zrobili, bo tak producent tego zestawu zrobił Z88, ale to jest gra z Z80 oto. Czyli z tego Z81, sorry. Czarno-biała, jak widać, bo to nie miało koloru i w tej chwili ULA praktycznie nie pracuje. Jedynie co to Zilog, procesor Ziloga jest delikatnie letni. Idziemy na następny bank, czyli to był bank piąty, tak? Bank szósty to trójka na on, reszta na off. Trójka na on, reszta na off. Dobra, jeszcze raz reset. O! Psion Software Planetoids. Czyli Planetoids. Z, Route, X. No dobra, spacja to już wiadomo. Fire, Enter, H, Hyper, Space. Czyli szybkie strzelanie. No dobra, następny bank. Wszystko na on, na off. Słuchajcie, wszystko na off. Ostatni bank flesza. Pusty. Okej, okay, no to jeśli tak, no to teraz się bierzmy, słuchajcie, mamy programator. Się bierzmy i zaprogramujmy jakąkolwiek kostkę Winbonda czy czegokolwiek. Mam tu Winbonda akurat, o jedno. 29C11A, 32-nóżkową. Zaprogramujmy go sobie danym sprzętem, który to ma obsługiwać. No bo, a co? Ja wiem, że to jest takie trochę, jakby to powiedzieć, kradziejstwo, ale sprzedać tego nie można. A ściągnąć ze strony jak najbardziej można i używać jak najbardziej można. Także to nie ma z tym problemu. Wkładamy sobie kosteczkę Winbonda 29, sobie wybieramy, momencik. ID, zobaczymy, czy ją samoczynnie wykryje, czy nie. Nie wykryje. Może być, że coś nie łączy w tej kosteczce. ID wykryło. Winbound 29C011A. Na pewno 29C011A. No to dobra, no to gdzieś on tutaj powinien być w ulubionych. Winbound 29C11A. OK. Zobaczmy, co na niej jest. Najpierw red. O, jakieś krzaki są. Słuchajcie, no to erase. Complete, blank check. Przeszło. Jeszcze raz odczytamy. Jest. Są F, same F-y. Dobra, weźmy sobie ROMy do Harlekina. I tutaj na stronie, tej, której jest w instrukcji, jest dosyć fajnie rozpisana i teraz tak, jest ROM na 48 kg, to jest ten, ROM na 128 kg ZX Spectrum. Tu jest 128K plus 2 i to jest Amstrad. I tutaj jest Amstrad, to jest CPC, a tu jest PLC. Dobra, ja tutaj sobie wcześniej zrobiłem ROMa do 128, czyli o tego ROMa, o tego zwykłego ZX Spectrum 128, więc zrobię sobie teraz na Amstrada CPC
128 plus 2K ROM. Otwórz. Otwórz. OK. Mamy załadowany w programator ROM i on jest podzielony, zobaczcie, na banki. Tu już mamy EFY. I koniec. No bo on nie zajmuje aż tyle, ile ta kostka, nie? Ale jest podzielony na banki. Bank 0 to jest wszystko na on. Czyli przestawmy sobie wszystko na on. Kostkę testową, ten ROM, który nam przysłał producent sprzętu, przełóżmy sobie razem z opisem, że to jest ROM testowy i już go nie będziemy używać. Bardzo prosta sprawa. Wzięliśmy pierwszą lepszą kostkę WinBonda z jakiegokolwiek BIOSu. Można tu zastosować EEPROMa. Tylko że to jest więcej zachodu, no bo kasowanie EEPROMa to jest lampa, nie? Trzeba ją naświetlać. A tu jest kostka Flash ROM. Flash EEPROM. No i dobra. Wgramy to. Kurde, na maksa, ale prędkość za duża, ale to tam... Pies go, no, lizał. Jedziemy dalej. Wrzucimy sobie tego ROMa na tą kostkę. Ustawimy bank 0, czyli czyta od początku kostki. Jeszcze weryfikacja. Słuchajcie, poszła weryfikacja. Możemy sobie go jeszcze raz zweryfikować z buforem. Jest OK. Wyciągnijmy tego ROMa. I... wkładamy naszego ROMa do podstawki. OK, siedzi. No i słuchajcie, pierwsze odpalenie w sumie teraz. Proszę bardzo. Tape loader, czyli mamy, ładujemy, nie musimy tego load i dwóch cudzysłowiów pisać, tylko możemy od razu przejść do tape loader. Basic od 128. Kalkulator i Basic od 48. Ale 86, 82 Amstrad Consument Electronics PLC. Czyli wrzuciliśmy sobie Amstrada ROMa. Tu mam wcześniej nagranego ROMa 128 od Timexa, od ZX Spectrum, nie Timexa, czyli przekładamy sobie Amstrada, wyciągamy, jak oczywiście bez ROMu to mamy krzaczki, nie? Bez ROMu mamy krzaczki, wkładamy sobie ROMa od 128. O, siedzi. No i play. Zasilanie. Proszę bardzo. Tape loader 128, kalkulator 48, basic tape tester. Czyli dochodzi nam jeszcze ustawienie głowicy w magnetofonie. Jak puszczamy sygnał tutaj sobie na wejście z magnetofonu. To może być zwykły Grundig albo Kasprzak. I teraz tak. 86 rok, Sinclair Research LTD. Czyli sobie tutaj weźmiemy, zapiszemy sobie małą karteczkę, o ile tutaj jeszcze będzie. I napiszemy sobie na koniec. Gdzie są nożyczki? Panowie, nożyczki są potrzebne. O kurczę. O kurczę. Dobra, weźmiemy jakiś tu kawałek żyletki. Ale gdzie moje nożyczki? Mam takie piękne nożyczki czarne, amerykańskie, no. I zapiszemy sobie Amstrad. Nawet sobie możemy go dociąć, tylko tak, żeby bez nóżek, nie? Obciąć. O, ślicznie. I napiszemy Amstrad ROM. Nawet o tym zielonym. Amstrad. Amstrad 128. I słuchajcie, mamy Amstrada. Oczywiście 48, w wersji z 48 128.
I mamy Timexa. Tfu, Timexa. No i Timexa też, no w sumie, bo to to samo, co co ZX Spectrum. Dobrze, ja pozdrawiam. To by było tyle z tego odpalenia. Pokazałem, jak szybko można łatwo wgrać Roma. Żeśmy jeszcze pogadali na temat koloru, że tak powiem, PAL i SECAM. Także dzięki wam. Szczerze polecam. Jeszcze nie wiem, jak to zagra. Na pewno w następnych odcinkach będziemy się na tym bawić. I jeszcze przy ten ROM testowy musimy sprawdzić, o co tam chodziło tym hardware. Może to tylko tak ma wyświetlać. Ja muszę sobie obejrzeć filmik, czy naprawdę on ma jakiś błąd, czy to nie był błąd, czy to po prostu wszystko było na zielono, nie? Bo jeśli ma błąd gdzieś na płytce, no to będziemy szukać tego błędu. No, mamy M1 taki jakiś tam rzekomy. O, zobaczcie. Dotknąłem kwarca i się zmieniła częstotliwość. Aha, już wam pokazuję. Bo nie widzicie, patrzcie, od spodu kwarca od... Widzicie? I już kolor stracił. Jakiś pasek się pojawia. No bo synchronizację traci kolor. Do zobaczenia w następnym odcinku.